Cześć, widownia. Kiedyś obiecałem wam, że pokażę wam kawałeczek z tego stołu, jak to wygląda. Zostałem sam z synem w domu. Jest teraz u mnie na rękach troszeczkę tutaj gwiazdorzy. Daj, synu, skończyć tacie film. Jeśli chodzi o ten stół. Stół podobny na jakimś tam portalu aukcyjnym o podobnych wymiarach, czyli tak jak ten stół, który ja sobie zrobiłem. Długość 180 cm łączna razem z nogami i szerokość tego stołu to jest 90, wysokość, jak dobrze pamiętam, 75-73 cm. W tych granicach oscylowałem. Koszt takiego stołu wykonania, czyli nogi, pomalowanie, czyli nogi stalowe, pomalowanie tych nóg proszkowo to jest 500 zł i zrobienie takiego blatu na wymiar z jesionu to koszt 1000 zł. Tak wycenił ten stół mój, ten blat, mój stolarz, który mi to wykonywał. W każdym bądź razie później z nim rozmawiałem, czy chciałby zrobić kilka takich stołów, bo też przyszło mi do głowy, że mógłbym taki stół po prostu zrobić i pobawić się, sprzedać taki stół. Później jak żeśmy się rozliczali, powiedział, że troszeczkę się zagalopował z tą wyceną, troszeczkę mnie za łagodnie potraktował, więc mówi, że taki blat robiłby w większych ilościach po 1300 zł. No ale w każdym razie ja go dostałem w cenie 1000 zł. Synku, daj troszeczkę tacie pogadać. A nogi kosztowały około tam 500 zł, jak dobrze pamiętam. Stół imituje, blat imituje, jakby to było całe lite drewno w takiej grubości, czyli tak jak tutaj widzicie, 10 cm. Tak naprawdę jest to blat z litego drewna, około tam 4 cm, a tak wygląda pod spodem, czyli mamy taką ramkę, która nam tutaj to odcina, żeby ten stół nie był taki ciężki, a i tak jest, uwierzcie mi, że jest bardzo ciężki, bo wnosiliśmy go z Krzyśkiem i było co robić z tym stołem. Stół jest masywny, stoi bardzo sztywno na nogach, nie poruszy się, choćbym nie wiem, co byście próbowali. Wiadomo, jak ktoś będzie chciał go zniszczyć, to zniszczy, ale tak do takiego normalnego użytkowania, siedzenia przy stole, stół nawet nie drnie. Także tak to wygląda z tym stołem. Całość 1500 zł. Myślę, że takiego stołu w tej cenie z litrego drewna nie dostaniemy nigdzie. Jeśli mówimy tutaj o marketach i o taką jakość, bo to wiadomo, to jest manufaktura, wszystko zrobione ręcznie, pod zamówienie. Także taki stolik, może wrzucę wam to za chwilę, zobaczycie, jak to wygląda. Dobra, tyle z tym stołem. Jakby ktoś miał jakieś pytanie, piszcie, skomentujcie. Jeśli jesteś tam pierwszy raz u nas tutaj na kanale, zasubskrybuj, zobaczysz, co my tutaj robimy na tym kanale. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia, na razie.